Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy Was co tydzień. Kwarantanna z Bitcoinem. Szczepan Bentyn, Lech Wilczyński. Program, w którym staramy się w zabawny sposób opowiadać o tym, co się dzieje w świecie, co się zmienia, co nas czeka, jak ten ład się rozpada i buduje nowy. Także witajcie serdecznie. A ja chciałbym Wam na początku podziękować za poradę dotyczącą nowego mikrofonu. Tym razem to jest, się nazywa HyperX Quadcast, także dajcie znać, czy dobrze słychać. Ja jestem na razie zadowolony, więc dzięki wielkie. Fajny taki głęboki, męski głos. Myślę, że to zwiększy na pewno ilość wysłuchań na tym, na jakimś Spotify albo gdzieś. Głos jednak ma znaczenie, nie? Co by nie było. Taki, jak jest głęboki, męski, to daje radę. No a w no tym właśnie, tygodniu no. Co? Mamy sporo newsów, trochę newsów ze świata Bitcoina i krypto, trochę newsów ze świata sztucznej inteligencji oczywiście. Już tutaj dostajesz pochwały, że dobry mikrofon wybrałeś, także cieszymy się. Ja, co, zaczniemy chyba od tematu przed odcinkiem rozmawialiśmy ze Szczepanem, że Bitcoin jest w stagnacji, że ledwo 23 tysiące dolarów kosztuje. Ale tak naprawdę tej stagnacji w niektórych elementach nie widać, bo w hash rate sieci Bitcoin kolejne rekordy. Także tutaj macie efektywny hash rate, już przekroczył prawie ponad 300 egzahaszy. No i kto to, słuchaj, kto to tak kopie? No mamy pewne teorie. Oczywiście jest sporo tych, wszystkie te nieefektywności dotyczące produkcji energii na świecie są bezwzględnie teraz eksploatowane, jeśli chodzi o mining. Przede wszystkim na przykład kopanie Bitcoina na emisji gazów z miejsc, w których tak naprawdę z tym gazem nie ma nic innego do zrobienia. Nie można w żaden sposób arbitrażować produkcji energii, która jest w tych miejscach generowana. I jedyne, co pozostaje, to na przykład na takich polach naftowych, tutaj możecie sobie zobaczyć taki przykład takiego pola naftowego, gdzie jest postawiona kopalnia Bitcoin. Znaczy to nie jest na ropie, tylko na gazie, który się tam... Że tego typu pól naftowych w Stanach Zjednoczonych samych jest całe mnóstwo. One nie mają żadnych przyłączy specjalnych, więc tylko i wyłącznie na miejscu daje się wykorzystywać tę energię. No i na tej podstawie rośnie nam hash rate finalnie. Oczywiście na pewno jest dużo więcej większych podmiotów, które ostatnio zajęły się kopaniem Bitcoina. Mimo tak niskiej ceny, mimo tak dużej trudności, to jednak hash rate mówi sam za siebie. No jednak nie znika nam mining. Oczywiście w Unii Europejskiej pojawił się pomysł dotyczący tego, żeby zoffsetować to, że Bitcoin nie zmienia swojego sposobu funkcjonowania, to, że nadal Bitcoin jest kopany, no to Unia Europejska wpadła na pomysł, że ten wpływ środowiskowy teoretycznie, który oni twierdzą, że Bitcoin ma, negatywny, powinien być zoffsetowany, uwaga, uwaga, czym? Nowym podatkiem. Także tutaj obrzydliwa propozycja pojawiła się w tym miesiącu. Ma teoretycznie do 4 lutego mają się pojawić konkrety, co ma być w tym nowym, w nowych przepisach dotyczących opodatkowania kryptowalut w Unii Europejskiej. Oczywiście oni chcą w Unii Europejskiej opodatkować kopanie Bitcoina, czy tam w ogóle wszystko, co jest związane z kryptowalutami, ale oczywiście tu się w Europie nic nie dzieje w tym zakresie, bo w Europie nie ma tak taniego prądu. Każdy kraj w Europie w tej chwili ma bardzo drogi prąd. Żeby było śmieszniej, Polska teoretycznie w ciągu tego roku wyprodukowała dużo więcej energii niż kiedykolwiek w historii, a mimo to, i się chwalą tym oczywiście, wiesz, spółki energetyczne się chwalą, że zwiększyliśmy ilość produkowanej energii w Polsce do nowych poziomów, a oczywiście to w żaden sposób nie wpłynęło nam na obniżenie cen energii. Wiadomo, że dopóki wreszcie
krajów europejskich cena energii również będzie droga, no to naturalnie ta cena prądu będzie arbitrażowana i co by się nie działo, nawet bez względu na to, ile tego prądu byśmy tutaj w Polsce produkowali, to i tak on będzie sprzedawany drogo. Z racji tego, że po prostu będzie eksportowany i bardziej opłaca się go eksportować. Więc raczej mimo tego, że się produkuje tyle energii, to nikt z nas na tym specjalnie tutaj w Europie nie skorzysta. Nie ma też w Polsce ani w reszcie krajów europejskich takich sytuacji, żeby źródła energii były w jakiś sposób odseparowane od sieci, odłączone, żeby pracowały w taki sposób, że nie można by byłoby sprzedać produkowanej energii na towarowych giełdach energii. Więc nawet jeżeli ktoś ma własną hydroelektrownię czy własny wiatrak, cokolwiek innego, to i tak na koniec dnia on musi się zastanowić, czy bardziej mu się opłaca sprzedać energię do sieci, czy bardziej opłaca mu się na tej energii kopać. No i na dzień dzisiejszy bardziej opłaca się sprzedawać energię do sieci z racji tak drogiej energii. Natomiast w innych krajach, czy właśnie w Stanach, gdzie jest ten gaz, który praktycznie za darmo się wydobywa, który normalnie byłby spalany, emitowany do atmosfery, on jest po prostu wykorzystywany do kopania. Ale pomysł tego podatku w Unii Europejskiej, który ma na celu zunifikowanie opodatkowania w całej Unii, bo w tej chwili w różnych krajach to troszeczkę wygląda inaczej. Mamy przecież tą Portugalię, mamy tam jakieś inne kraje, w których jest poziom opodatkowania jest, że podatek od zysków kapitałowych jest zerowy albo go nie ma. Na przykład w Niemczech też przecież, jeżeli mam nadzieję, nadal to funkcjonuje, że jeżeli trzymasz dłużej niż rok, to też tego podatku od zysków kapitałowych nie ma. No ale tutaj prawnicy z Unii Europejskiej postanowili jednak wszystkich wrzucić do jednego worka na jeden identyczny podatek. I zobaczymy jeszcze, jaki będzie. Tak? Kolejny argument, żeby wyjechać z Unii Europejskiej. No tak, to jakby jak ktoś się pyta Szczepana, dlaczego wyjechał. Kolejne. Wszędzie widzę tylko argumenty, które mnie upewniają w tej decyzji. No ale wspomniałeś odnośnie tego hash rate'u, ale tutaj wygląda na to, że Bitcoin naprawdę coraz większe kręgi zatacza i wchodzi w coraz większą ligę, bo okazuje się, że buduje się elektrownię atomową. Po to, żeby kopać bitcoiny. Wyobrażacie sobie? Naprawdę okazuje się, że firma Cumulus Data buduje w Pensylwanii elektrownię atomową, która będzie zasilała kopalnię bitcoinów. Ale będzie ból. To będzie ból, prawda? W ogóle ona ma ponoć tyle energii dostarczać górnikom, co całe roczne zapotrzebowanie takiego państwa jak Chile. Na przykład, to sobie wyobraźcie, ile tu musi być, wiesz, to tak jak wszyscy mówili, Bitcoin zużywa tyle, co Maroko, nie? A zaraz będzie się okaże się, że jedna kopalnia będzie zużywać tyle, co Maroko. I to czystej energii, bez emisji CO2, wszystko eko i tak dalej. Także, I przypominam, widać... przypominam, słuchaj, koparki Bitcoin nie emitują dwutlenku węgla, one są na prąd. Koparki Bitcoin są na prąd, nie spalają, nie emitują, no może hałas emitują, ciepło emitują, więc, ale są na prąd, tak samo jak samochody elektryczne, więc są całkowicie, koparki Bitcoin są całkowicie ekologiczne. Tak, także widzimy tutaj coraz wyżej, bez, że tak powiem, pierdzielenia się Bitcoin działa. No ale i co dalej z ceną Bitcoina? Kurza twarz. Za kilka dni kolejne wystąpienie dziadka Powella. Dowiemy się, co z tymi jego stopami w końcu się stanie. Czy podniesie je wyżej, czy obniży. Pewnie podwyższy. Za chwilę, teraz mamy w najbliższych dniach, będzie wysyp wszystkich danych. Dzisiaj wygasają ponoć kontrakty na Bitcoinie na 1,5 miliarda dolarów i jeżeli nie wygasną poniżej 21 tysięcy dolarów, to wieloryby będą w plecy. Także jakoś trzeba by się chyba spodziewać dzisiaj jakichś wahań. No i czy ten rajd, który mieliśmy przez ostatnie 2 tygodnie, się utrzyma, czy nie?
Jestem ciekaw, dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. Ja bym tutaj nie robił sobie zbyt dużych nadziei. Chociaż niektóre jakieś krypto, jak jakiś tam Aptos, zrobiły 500% w tym tygodniu. Więc wiesz, shitcoinowa wiosna się zaczyna. No jak to, powiedz mi, w jaki sposób to ludzi przekonywać, żeby nie inwestowali w shitcoiny? Jak oni widzą właśnie coś takiego? No to jest ten sam, to już ubolewamy nad tym od lat, Lechu. Od lat. Nie? 30% na Bitcoinie w 2 tygodnie to jest zdecydowanie za mało. To jest spokojnie. No. Ale a propos robienia sobie nadziei, no to Binance sobie robił nadzieję, że tutaj będzie miał święty spokój w Polsce, a dzisiaj, czy wczoraj, czy dzisiaj KNF oczywiście wystosował ostrzeżenie, znaczy nie wiem, czy to można nazwać ostrzeżeniem, ale przypomnieniu o ryzyku, bo trochę oczywiście KNF-owi nie spodobało się znowu to, że Binance powiedział, że rozmawia z polskimi regulatorami na temat obecności tutaj działania zgodnie z prawem i tak dalej, i tak dalej. No i KNF oczywiście umywa ręce w tym momencie. Oni nie rozmawiamy? On tak powiedział, nie, powiedzieli, tak, to jedno, tak, powiedzieli, że z nikim nie rozmawiają, a poza tym oni umywają ręce, powiedzą, my tego nie regulujemy, my za to nie jesteśmy odpowiedzialni, więc jeżeli stracicie tutaj sobie pieniążki na Binance, to my umywamy ręce, my nie jesteśmy za to w żaden sposób odpowiedzialni. No okej, okay, no bardzo można się. Natomiast jakby troszeczkę zgodnie z przewidywaniami sprzed tygodnia, pojawienie się Binance'a w Polsce, to czy rejestracja w Polsce w naszym rejestrze wspaniałym powodowało ten efekt kopnięcia w gniazdo szerszeni. Już widać pierwsze takie głośne reakcje. Zobaczymy, czy to będzie miało swoje dalsze konsekwencje w postaci kontroli, czy znowu pism do banków, żeby wypowiadać wszystkie umowy, albo KNF, czy tam ktośkolwiek indziej wyśle do banków, ty uważajcie na tą spółkę Binance, spółka z o, jej im kont nie otwierajcie. Czyli ci nic od lat nie zmienia. Te same historie. Od dziesiątek już lat. No bo tutaj na końcu w komunikacie KNF czytamy, że uwaga, przypominamy, KNF zwracał uwagę na ostrzeżenia publikowane przez zagraniczne organy nadzoru odnośnie działalności Binance Market Limited i grupy kapitałowej Binance Group. Więc no zobaczymy. No w każdym razie regulacją działalności kryptowalutowej w Polsce zajmuje się GIF. No i teoretycznie Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. No proszę. Tak to wygląda w praktyce. KNF nie reguluje, chyba że taka spółka, która zajmuje się kryptowalutami, prowadzi jeszcze, świadczy jakiekolwiek usługi płatnicze, czyli w tym wypadku przechowywanie depozytów klientów. No to de facto są regulowani. Jeżeli przechowują depozyty klientów, robią przelewy czy wypłaty, no to czy przechowują depozyty w PLN-ach, no to de facto prowadzą konta płatnicze, więc świadczą usługi płatnicze. Więc tutaj w zależności, czy Binance spółka ZO będzie miała swoje konta bankowe na które ludzie będą wpłacać depozyty, no to w tym momencie rzeczywiście już podlega pod nadzór KNF-u w tym momencie. A czy przypadkiem czasem nie podlega, jeśli listuje również jakieś securities? Coś, co no właśnie, KNF no właśnie, za no właśnie. Papiery wartościowe? No to więc takie podlega, umywanie rąk. Dostać karę od razu, tak, z miejsca Binance, 8 milionów złotych zarejestrował się i drugiego dnia 8 milionów kary za obrót nierejestrowanymi securities. Więc takie umywanie rąk, że nie regulują tego rynku, no to jest troszeczkę nie na miejscu, no bo jeżeli tu są jakieś niezarejestrowane aktywa, jakieś tokeny czy nie tokeny, no to już podlegają, tak jak tutaj mówi Radek. No, to ja trochę nie rozumiem, jak to działa w tej administracji, bo prawda jest taka, że no, wszystko poza Bitcoinem to securities i
I taki KNF to powinien się za to wziąć. Trochę cytując tutaj klasyka Sailora. No ale dobra. No cóż. Słuchajcie, mamy kolejny, że tak powiem, milestone w krypto. Mianowicie na wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy można kupować serduszka w formie NFT. A Owsiak tłumaczy na filmie, czym są NFT-ki. Także ciekawe wejście do mainstreamu. No, mamy jakąś, tutaj WOŚP wydał kolekcję serduszek NFT i każdy z was może sobie takie serduszko kupić. I mamy tutaj takie standardowe za 31 zł lub tak. Plus VAT. Ciekawe, jak WOŚP rozliczy VAT. Plus jeszcze jedno takie wyjątkowe z limitowanej kolekcji za 599 zł, cena wywoławcza. Także tutaj props, bo to polski projekt realizuje. Także props dla twórców. No i udało się Owsiaka namówić, żeby wytłumaczył wszystkim, czym są NFT-ki. No jest to jakieś takie znamienne, prawda? I wydaje mi się, że to jest faktycznie, to jest dobre zastosowanie dla NFT-ków. Tak. Przynajmniej te pieniądze, wiesz, się nie przepalają na jakiś rug pull czy coś, tylko faktycznie kupujesz obrazek i jakby tak jak wiesz, wrzucasz do puszki i też dostajesz obrazek taki samoprzylepny, prawda? Tak. Tutaj też dostajesz samoprzylepny, na portfelu będzie widać, że jesteś najprawdopodobniej Polakiem i że wsparłeś WOŚP, także twój adres już będzie gdzieś tam naznaczony już do końca życia, że wsparłeś WOŚP. Także chyba o to chodzi. Nawet na blockchainie będzie dowód na to. Miło. Pytanie właśnie, czy to ktoś kupił? Dajcie znać właśnie, czy ktoś już kupił serduszko WOŚP-u w formie NFT-ka. No to tak tylko chciałem przypomnieć. A i strona internetowa jest dość prosta, bo mianowicie nft.wosp.org.pl. Jakby ktoś chciał kupić, to żebyście, nie wiem, pewnie od razu już... Może skoro to fundacja, to może są zwolnione z VAT-u, ale to może ktoś sprawdzi, czy tam jest plus VAT za sprzedaż tych NFT. Zaraz pewnie ktoś sprawdzi. No. Co tam jeszcze mamy, Lechu, ze świata Bitcoina w tym tygodniu? Dzisiaj z samego rana wbiły służby do biura Bithumba w Korei. Nie wiem, czy słyszałeś. Są podejrzani o manipulowanie ceną krypto. Także kolejny rajd. Bitcoin jakoś no i grupa... szczególnie wzruszył tym tematem. No i grupa Hive została rozbita, tak? No właśnie, właśnie, bo to jest jeden z takich newsów chyba. To jest news, który my byśmy, że tak powiem, raczej ransomware staramy się unikać mówienia o ransomware, bo to jest taka ciemna strona krypto. Ale okazało się, że służby FBI i Europol dorwały grupę Hive, która jest odpowiedzialna za ataki ransomware'owe, czyli te pewnie doskonale wiecie, czyli po prostu instalują komuś wirusa i szyfrują wszystkie komputery, doprowadzając ich do totalnego zablokowania. No i wyobraźcie sobie, że oczywiście FBI tutaj już dysponuje w sumie 1300 kluczy deszyfrujących. Nie wiem, czy tak się to powinno powiedzieć, czy kluczy prywatnych, ale nieistotne. No i do tego mamy listę miejsc, które były zaatakowane przez tą grupę i ta lista jest przerażająca. Po prostu to jest kilkaset firm z całego świata, bo jak tu przeglądałem, to firmy z Argentyny, z Anglii, ze Stanów, z Europy, to po prostu cały świat. No i to na przestrzeni, widzisz, ostatni atak miał miejsce 16 stycznia jeszcze tego roku. Pierwszy atak i oni, zobaczcie, to zaledwie w rok tak naprawdę, bo 18 grudnia 2021, no to trochę ponad rok działali i zdołali kilkaset ataków wykonać. To, czego nie wiemy, to jakby szczegóły tego, co się stało, czyli to, że to jak Europol i FBI byli w stanie ich namierzyć, jak byli w stanie ich złapać,
gdzie znaleźli klucze prywatne, no i czy udało im się odzyskać te bitcoiny, bo to jest w ogóle o tym zapomnieli wspomnieć w tych newsach, które gdzieś tutaj wpadły w nasze ręce. Także cieszmy się, że jedna z dziesiątek takich grup, które funkcjonują na świecie, została złapana. Może to pomoże złapać kolejne. No, także jak tutaj Profit Million pięknie pisze, ja może nie będę cytował, tak, żeby jak najwięcej ich dorwać, życzymy Europolowi, żeby jak najwięcej ich dorwał. Także no. Tutaj Gralek pisze, że się modli, żeby nigdzie nie wpadła grupa Wagnera. Nie wiem za bardzo, co o tym myśleć. Jeszcze, że ta grupa Wagnera to jest ta, która tak się na Ukrainie rozporządza, prawda? To, no ale nie wiem. Abstrahując od tego, Lechu. Abstrahując od tego, to ostatnio było dość cicho o rozwoju w sieci Lightning Network, mimo tego, że przepraszam za hałasy, bo ktoś mi wierci tutaj. W każdym razie było dość cicho, mimo tego, że sieć Lightning Network sobie spokojnie rośnie, capacity rośnie, Bitfinex czy Wallet of Satoshi chwalą się rekordowymi liczbami transakcji, które są dokonywane za pomocą, czy na Bitfinexie, czy za pomocą w Wallet of Satoshi, więc widać, że popularyzuje się ta metoda płatności. Ja ostatnio nawet przekonałem Uberowca do przyjęcia płatności w Lightningu, bo tam zabrakło mi jakiejś części w gotówce, więc dało się namówić na przesłanie Lightningiem. Więc wow. Zainstalowałeś mu Wallet of Satoshi. Tak. Da się przy... Ale z narzędzi, którymi możecie się na pewno zainteresować, to jest na przykład taki rozszerzenie do przeglądarki, nazywa się Albi, getalbi.com, coś w rodzaju takiego portfela lightningowego, i wszystkie strony internetowe, które mają w jakiś tam sposób zintegrowane na przykład swoje podane adresy lightningowe na swoich stronach, czy właśnie logowanie do serwisu, czy jakieś tipy, no to właśnie za pomocą takiej integracji z Albi można, nie wiem, płacić za dostęp do artykułu, logować się, jak również płacić, nie wiem, podcasterom czy twórcom treści. Także Albi też taki ciekawy rozwiązanie pod względem portfela przeglądarkowego, coś w rodzaju jak MetaMask. I ma w sumie podobne funkcjonalności. Można się logować do stron, płacić i tak dalej, i tak dalej. Z innych takich podobnych rozwiązań, no to projekt Ellen Bits się dosyć mocno rozwija. ellenbits.com jest to, można powiedzieć, taki hub różnych narzędzi lightningowych, dodatków, gdzie można sobie różne rzeczy tak naprawdę zintegrować. I jeżeli sobie popatrzycie na rozszerzenia, które są dostępne, to jest ich w tej chwili coraz więcej. Można sobie generować vouchery, bilety, paywalle, płatności jakieś, sprzedawać subdomeny, sprzedawać adresy mailowe. Co oni tutaj jeszcze można, na przykład zrobić sobie takiego posa transakcyjnego, można zrobić płatności dla streamerów, split paymenty, sprzedawać bilety na wydarzenia, więc naprawdę dużo różnych fajnych rozszerzeń jest i cały czas projekt jest rozwijany. W tym tygodniu się pojawiły dwa kolejne rozszerzenia, więc warto sobie potestować. I może, i jeżeli ktoś na przykład buduje sobie jakiś prototyp, gdzie będzie przyjmował płatności i chce sobie na szybko cokolwiek zintegrować, no to Ellen Bits jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo jest API. I bardzo łatwo można sobie spiąć jakieś płatności bez pośredników w swoim własnym serwisie. No i na przykład vouchery. Nie wiem, ja na przykład za pomocą Ellen Bits generowałem vouchery na weekendzie kapitalizmu, gdzie każdy mógł sobie taki voucher zeskanować swoim portfelem lightningowym i zasilić swój portfel jakimiś tam satoshi i potem płacić za piwo. To tyle, jeśli chodzi o takich nowości z
Znaczy może nowości lightningowych, albo przypomnienie, to z czym warto się pobawić aktualnie. No proszę. A tutaj ciekawe pytanie Adam zadał. Czy płacisz za wszystko gotówką? Ja się przerzucam od jakiegoś czasu i zauważam coraz więcej sklepów, które proszą o płacenie gotówką. Może to oznaka recesji? No, rynek nie znosi pustki, nie? Znaczy, ja miałem mój taki typowy przykład interakcji ze sklepikarzem jest taki, że daję mu banknot i on, nie mam jak wydać za bardzo, czy może pan zapłacić kartą. A ja wtedy mówię, no ale chwileczkę, przecież prezes Glapiński mówił, że należy bronić gotówki. A tak, ma pan rację, faktycznie, to ja zaraz znajdę, nie? I nagle okazuje się, że jest jak wydać. Więc... Jaki posłuchem tak, się sobie... cieszy pan prezes. Tak, więc wiesz, tam sklep mięsny, jakiś tam inny i tak dalej, to nagle sobie uświadamiają, że o Jezu, faktycznie trzeba, musimy bronić gotówki, nie? Więc ten argument bardzo mocno przemawia. Tak odpowiadając na pytanie. Ludzie, ale widzisz, to wskazuje na to, że ludzie boją się utraty gotówki. Bo to jest odbierają to jako pewien atak na suwerenność swoją, prawda? To dotyka wszystkich nas bezpośrednio i może będzie miało to jakieś uzasadnienie w przyszłości. No, ciekawe. No dobra, w świecie AI w tym tygodniu działo się również też dużo. I chyba, że Lechu jeszcze chcesz coś dołożyć o krypto, ale zanim o krypto, to ja się... No dziki trener przecież chyba dzisiaj czy wczoraj oburzył się, że przecież Santander liczy mu ślad węglowy na karcie, nie? On tutaj już ma taką teorię, że za chwilę mu będą blokować transakcje, które przekraczają jego poziom śladu. No ale my o tym mówiliśmy już 2 lata temu, więc tutaj oni odkrywają Amerykę, nie? Ja w ogóle mam nadzieję, że my jesteśmy przed wszystkimi mega długo. Przecież my o GPT, o chat, o GPT-3 to rozmawialiśmy przecież z 1,5 roku temu przecież, nie? A teraz nagle mainstream tej obudził się z ręką w nocniku. Boże, wszystka nasza prawa, wszystko AI nas zastąpi, o Boże, nie? No po prostu, ja nie wiem, nie oglądają kwarantanny. Ale zanim przejdziemy do AI, ja się nie mogę powstrzymać, Lechu, wybacz. Przyznać się, kto zaczął klaskać, ale dlaczego nie mogę się powstrzymać, bo taka refleksja mnie naszła po prostu wczoraj. Zastanawiałem się, dlaczego nie ma jakichś takich, nie wiem, rozmów pokojowych, dlaczego, nie wiem, Xi Jinping nie siedzi co tydzień z Bidenem na kolu, dlaczego Biden nie siedzi z Bidenem, Putin nie siedzi z Bidenem na kolu, dlaczego ci liderzy wolnego świata, nie wiem, jakby, wiesz, najważniejsza osoba na świecie, Biden, prawda, przywódca imperium amerykańskiego, nie siedzi z największym zbrodniarzem Putinem na kolu i nie próbują się jakoś dogadać. I tak jak, wiesz, jak patrzę na takie kolejne wideo, to ja to już doskonale rozumiem, dlaczego nikt nie gada z Bidenem. No bo jeżeli, to wyobraź sobie być Putinem i rozmawiać z Bidenem, jak nie masz nawet pewności, że to, co powiesz, to w ogóle ten gość sklei. Że o co tobie chodzi, no nie? I teraz ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego jak Trump, nie, był prezydentem, to wszyscy go tak cisnęli, każde słowo mu wyciągali, robili z tego aferę, chcieli sprawdzać, czy w ogóle jest zdolny do służby, czy jego zdrowie na to pozwala, wyciągali mu wszystkie podatki i tak dalej, nie? A Biden, który nie wie, co się dzieje i myśli, że cały Kościół się do niego modli i że to on jest tym Bogiem, o którym oni tam śpiewają, no to, jego jakoś się nikt nie czepia. To pokazuje trochę stan świata, w którym żyjemy. Rozpaczliwie czas, no nie wiem, świat czeka chyba na kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych, także musiałem. Nie mogę się powstrzymać, sorry, Lechu. No,
jakby wniosek sam się nasuwa. Po prostu prezydent powinien być idealną, perfekcyjną marionetką zawsze. I póki nic nie robi kontrowersyjnego, nie ma własnego zdania, no to nikt się go nie będzie czepiał. To jest chyba oczywiste. No chyba, że tak. To ciekawe stwierdzenie. Ewelina mi tu zarzuca, że chyba się mylę, że nie wie, że on nie wie, o co chodzi. No nie wiem, no to jak masz jakieś argumenty za tym, żeby to poprzeć, że on jednak wie, o co chodzi, to podrzucaj. A poza tym ja nie myślę, słuchajcie, ja nie twierdzę też, żeby tak nie było, że 74-letni gość nigdy nie kuma, co się dzieje wokół niego. Znaczy widać czasami, że on ma takie przebłyski świadomości, że on wie, o co chodzi, co się dzieje, no nie? Tylko, że też gorzej jest to, że często ma też przebłyski, że nie wie, co się dzieje, gdzie się znajduje, o co chodzi i daje się prowadzić ślepemu, no nie, pod rękę. Prezydent ma podpisywać. No, tak. Nie ma mieć własnego zdania, on ma podpisywać, co mu się podłoży. No właśnie. Słuchajcie, w tym tygodniu, przechodząc już do sztucznej inteligencji, po pierwsze, pierwszy news chyba, jeden, na który czekaliśmy, oczywiście wszyscy się tego spodziewali, czyli to, że OpenAI w końcu wprowadzi wersję płatną. I pytanie ile osób z was wykupuje wersję profesjonalną, bo mamy dwie wersje, mamy plan darmowy i mamy plan profesjonalny za $42 miesięcznie. Dużo, nie? $42 miesięcznie. Midjourney kosztuje $10 za taki najniższy pakiet. No a tutaj $42 za ChatGPT, powiem ci. I szczerze mówiąc, ta jakby wartość dodana jest trochę, tak jak się popatrzy, wiesz, że w płatnym planie masz zawsze dostępny, nie? A w darmowym masz dostępny, jak jest niski popyt. No dobra, okej. Okay. Ja na razie nie zauważyłem. Póki co ostatnio korzystam i w planie tym otwartym wszystko normalnie mi szło, więc na razie nie ma potrzeby. No wiesz, ja mam bliżej strefy czasowej amerykańskiej, także w ciągu dnia często jest tak, że wchodzę i mi mówi, że no niestety, ale tutaj masz wierszyk, który ci napisałem, ale no nie mogę dla ciebie odpowiedzieć na twoje pytania, nie? Więc jakby są te chwile, kiedy trafiam, że jest zajęte, ale no nie jest to tak, że to jest coś tak ważnego dla mojej pracy, że muszę, nie wiem, napisać jakiś raport, że to musi być teraz, także po 15 minutach przychodzę i jest free. Także ja nie wiem, czy to jest wystarczająca wartość dodana. No i wiesz, i priorytet przy dostępie do nowych feature'ów. No czekamy trochę na te nowe feature'y, zobaczymy, co tam ChatGPT pokaże, bo konkurencji niestety, ale jest co niemiara. Na przykład co w tym tygodniu znalazłem, to Syncode AI, to kolejny chatbot. Zresztą ja nie rozumiem tego wykwitu chatbotów na rynku, zwłaszcza, że większość z nich jest oparta w ogóle bardzo często na API, właśnie na API ChatGPT. No i tutaj mamy starter od $9 miesięcznie, a wersję Pro jest tańszą, czyli $39 miesięcznie. Także też bardzo ciekawe. No i tutaj oczywiście Syncode AI wchodzi w takie bardziej specyficzne strefy, czyli wiecie, dzieli sobie już to na takie bardziej kategorie, że bardziej właśnie pod blogi, pod strony internetowe, pod maile, pod kod, pod sztukę i tak dalej. I teraz za tą cenę macie Stable Diffusion do generowania grafiki i macie chat GPT do rozmawiania. Także w jednym, jakby w jednej usłudze jest kombajn, gdzie jest i chat, i tworzenie sztuki, i plus do tego jeszcze połączenie tego. Czyli jeżeli chcemy napisać bloga, no to może nam napisać bloga, plus stworzyć ilustrację. Także to jest, zastanawia mnie, gdzie jest ta przewaga chat GPT. Może tylko w tym takim, wiesz, efekcie sieciowym, efekcie skali póki co. Wydaje mi się, że trochę za drogo jednak tutaj sam Altman wyskoczył z taką ceną. Zwłaszcza, że ChatGPT nie ma dostępu do internetu, co jest w ogóle absurdem, prawda? Jeszcze na ten moment, kiedy te wszystkie inne konkurencje już tam działają w oparciu o dużo nowszy stan wiedzy i internetu. A i poza tym są jeszcze pomysły, że te odpowiedzi, które będą generowane przez ChatGPT, będą wyposażone w tak zwane markery czy znak wodny, który będzie nierozpoznawalny dla ludzi, ale będzie rozpoznawalny dla wszelkich narzędzi do wykrywania tego, czy dana treść była wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Ale to w ogóle mi się wydaje jakaś mrzonka. To jest, wiesz, to jest walka z wiatrakami. Nikt tego nie będzie...
Nikt tego nie będzie użyć. W sensie to jest tak proste do ominięcia. Taki marker, to mi się wydaje, że w ogóle wiesz, to jest tak, powiedzmy, jak w adresie na przykład bitcoinowym, że masz na końcu, masz wiesz, sumę kontrolną w adresie, nie? I teraz jak tylko zmienisz jeden znak w adresie Bitcoin, to od razu widać, że adres jest błędny. Ja podejrzewam, że to markery to będzie taka, powiedzmy, checksum po prostu gdzieś w zdaniu, które AI po prostu rozpoznaje i wystarczy, że zmienisz jedną literkę w całym zdaniu, to już checksuma się sypie na przykład, nie? Ja nie wiem, jak to może być inaczej zrobione. Poza tym właśnie tak jak tutaj, dajcie w ogóle znać w komentarzu, ile z was osób korzysta z ChatGPT, bo ja mam wrażenie, że zdecydowanie większość ludzi już korzysta, a jak nie korzysta, to już to powinni korzystać. No jeżeli nawet w wiadomościach mówią o ChatGPT, no to ja nie rozumiem, dlaczego każdy, wiesz, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum nie korzysta z tego, nie? Także, przepraszam, nie ma już gimnazjów, tak? Także, czy licealiści. No wydaje mi się, że to tak proste i genialne narzędzie, że to już cały świat z tego korzysta i wcale mnie nie dziwi to, że kolejny Amazon, Google, wszyscy kolejni ogłaszają zwolnienia. No bo sorry, no po co ci wszyscy ludzie, skoro można ChatGPT po prostu do tego wykorzystać? No, Lechu, coś chcesz powiedzieć, widzę. Nie. No dobra, w kwestii sztucznej inteligencji to pojawiło się jedno z pierwszych, tak myślę, że jedno z pierwszych, bo w sumie chociaż o tym było po prostu najgłośniej, ogłoszenie o pracę. Słuchajcie, dla każdy z nas powinien aplikować o tą pracę, mianowicie prompt engineer, inżynier promptów. I uwaga, uwaga, jaką pensję można zdobyć na tym stanowisku. Uwaga, uwaga. Zobaczcie, 250 do 335 tysięcy dolarów rocznie. Taką pensję można. Za wymyślanie zdań. To jest, proszę bardzo, to jest wartość dodana. Wow, jestem pod wrażeniem. Oczywiście praca niesie ze sobą, ogłoszenie bardzo ciekawe, praca ze sobą niesie sporo challenge, bo Anthropic to jest konkurencja dla ChatGPT, dla OpenAI, która ma swój model językowy, swojego transformera. No i ten inżynier promptów będzie miał na celu rozwijanie tego modelu, eksplorowanie, gdzie ten model może popełniać błędy, szukanie miejsc, gdzie powinien być ulepszony, gdzie ma jakieś braki. Także to jest taki, to jest bardzo ciekawa, powiem wam, praca. Na pewno, jak ktoś chce. No ale przecież sztuczna inteligencja miała zabrać pracę. No ale wiesz, ja nie wiem, mi się wydaje, że ona zabiera mnóstwo miejsc pracy, ale daje jedno miejsce pracy takiemu inżynierowi promptowemu. Wiesz, tutaj kasuje 1000 i no dobra, ale pan będzie mógł, proszę tutaj zadawać pytania. Ja i my będziemy, akurat temu panu będziemy płacić, a nasi użytkownicy będą to robić za darmo. No ty widzisz, i już Radek się przyznał, że tutaj pisze wzory umów w oparciu o ChatGPT. No, ostatnio widziałem filmik, wrzuciłem go na Twittera, jak prawnik z Nowego Jorku nakręcił TikToka, czy ChatGPT zastąpi go w pracy, no i napisał prompt, w którym miał napisać taki podstawową umowę najmu gdzieś lokalu handlowego. No i napisała umowę, ChatGPT napisał taką umowę, że po prostu on, jego reakcja była taka, że czaszka mu zaparowała i powiedział, że muszę iść na spacer, bo muszę to przemyśleć, bo nie wiem, co się dalej będzie działo z moją pracą. Także jest lepszy zdecydowanie niż asystenci. Ale do tego wszystkiego w tym tygodniu był wysyp artykułów na temat tego, jak ChatGPT czy sztuczna inteligencja radzi sobie z egzaminami. Widzieliśmy w tym tygodniu artykuł o tym, że ChatGPT zdało polską maturę. To, że zdało egzamin na lekarza w Stanach Zjednoczonych. Na licencję lekarską w Stanach Zjednoczonych. Zdało egzamin MBA. Zdało maturę amerykańską. I to wszystkie te wyniki są wyższe niż ludzka średnia. Także i teraz tutaj się rodzi zasadnicze pytanie. Czy to już AGI, czyli Artificial General Intelligence,
Bo przypominam, mamy jakby trzy pojęcia. AI, czyli sztuczna inteligencja, AGI, czyli Artificial General Intelligence, czyli taka sztuczna inteligencja, która jest na poziomie człowieka. No i mamy ASI, czyli Artificial Super Intelligence, czyli sztuczna inteligencja, która przewyższa wszystkich ludzi razem wziętych. I problem z tym AGI jest taki, że definicji tego AGI jest niestety całe mnóstwo. I jakby trudno zdefiniować, co jest tym poziomem AGI. Niektórzy twierdzą, że AGI powinno też być w stanie na przykład wykonywać zadania takie manualne, czyli powinno być w formie fizycznej, jako robota, że jest też w stanie zastąpić wszystkie fizyczne prace człowieka. Niektórzy twierdzą, że powinno być suwerenne takie AGI, czyli powinno samo wpadać na genialne pomysły, samo się promptować, że tak powiem. I tego dalej nie rozumiem, dlaczego tego nie ma, bo wystarczy postawić dwa chatboty i one będą się promptować pewnie świetnie. Generalnie i zaraz przyjdą do wspaniałych wniosków, zaraz dojdą. Także to wydaje mi się, że w mojej ocenie jesteśmy w przededniu, kiedy świat przyzna, chociaż będzie trudno przyznać, że już osiągnęliśmy AGI. Co miało się wydarzyć gdzieś za jakieś 5-7 lat. A nie teraz. Mało tego. Już naukowcy wydają raporty, w których twierdzą, że sztuczna inteligencja osiągnie singularity, czyli tą osobliwość, za 7 lat. W 2030 roku dojdziemy do osobliwości. A chciałbym przypomnieć, że jeszcze 5 lat temu naukowcy śmiali się z Raya Kurzweila, futurologa Google'a, który mówił, że sztuczna inteligencja już w 2042 osiągnie singularity. A tutaj, przepraszam bardzo, z dnia na dzień przesunęliśmy tą datę o 12 lat? O 12 lat. A może to 2030 rok, to może też troszkę przesada, może to po prostu będzie za 3 lata, co? I tak, no wiesz, no ja miałem taką właśnie refleksję, panie. że z, nie wiem, 40 lat temu w telewizji oglądałeś tylko to, co akurat leciało, nie? Jeden program, jeden film i wszyscy musieli go oglądać. Potem lata 90., tam w XXI wiek w końcu mogłeś zacząć oglądać to, co mniej więcej ci się podobało. Odkąd się pojawił Netflix, czy powiedzmy torrenty, no to mogłeś oglądać cokolwiek. Oglądałeś to, co chciałeś, nie? W tej chwili no, oglądasz tylko to, co jest poprawne politycznie, ale za kilka lat czy za 2 lata okaże się, że będziesz oglądał filmy, które są stworzone tylko i wyłącznie dla ciebie. Czyli każdy będzie oglądał film, który jest dla niego tylko i wyłącznie spersonalizowany, czyli będziesz wszystko to, co lubisz w filmach oglądać, to, co pasuje do twoich preferencji, wszystko w takim filmie będzie dla ciebie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No, jakby tak, kolejnym etapem tej ewolucji. Mało tego, będziesz mógł decydować o tym, tak, jak rozwija się cały plot, tylko, cała historia. Tylko tak, już tylko może finalnie. Będziesz nawet uczestniczył w tym filmie, tak, cholera wie, tak, będzie postać oparta na twoim awatarze. Tylko finalnie efektem końcowym tego będzie taki, że dojdziemy do takiego etapu, w którym nie będziemy sobie już zdawać sprawy z tego, że oglądamy film. Albo tak jak pisze Adam, że to my będziemy filmem dla AI. No, także nie będziesz sobie kompletnie filmem zdawał sprawy z tego, że oglądasz film, że oglądasz sztuczną rzeczywistość. Ja mówię tutaj w kontekście tych chipów, które będą wszczepiane przez Elona Muska. Jak one się nazywają? Zdąży, prawda? Tak. Neuralinki, które będą, nie będziesz potrzebował żadnych urządzeń, żadnych ekranów, żadnych smartfonów, żadnych komputerów, bo wszystko będzie ci renderowane od razu na siatkówce, czy bezpośrednio za pomocą impulsów do twojego mózgu, więc to będzie nastąpi całkowite złączenie czy merge, nie wiem jak to nazwać, percepcyjne z tym, co generuje sztuczna inteligencja, a z naszą percepcją własną. Także nie będzie dla nas, będzie dla nas coraz trudniej, tak jak no dzisiaj jest coraz trudniej nam. Nie? Tak, tak jak dzisiaj jest nam coraz trudniej wykryć fejki, deepfejki, czy inne zmanipulowane obrazy, czy wideo, czy dźwięki. Tak, czy teksty chociażby w tej chwili, które czytamy, nie wiemy, czy one zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy przez ludzi, tak w pewnym momencie nasza percepcja też będzie całkowicie nie do
nie będziemy, kompletnie nie będziemy świadomi tego, czy to, co widzimy, to jest część rzeczywistości. No ale to no, póki co żyjemy jednak, nie żyjemy jeszcze w przyszłości, na razie żyjemy w teraźniejszości, korzystamy póki co. Jutro będziemy żyć w przyszłości. Na razie tak. Potrzebujemy praktycznych zastosowań do zadań dnia codziennego, no i DeepL tutaj wyszedł nam troszeczkę z pomocą. DeepL, polski startup notabene, który o zasięgu globalnym, który dotychczas słynął z tego, że tłumaczył teksty odrobinę lepiej niż translator Google'a i wprowadził nową funkcjonalność, tak zwaną funkcjonalność Write, czyli deepl.com/write, gdzie wstawiacie, na przykład rozmawiacie z klientem po angielsku albo piszecie do niego maila i nie jesteście pewni, czy napisaliście to w Ponglish, czy rzeczywiście po angielsku coś napisaliście. Czy używacie odpowiednich idiomów i tak dalej, czy ładnie piszecie w zrozumiały sposób dla swojego odbiorcy, i DeepL wam taki tekst po angielsku poprawi na ładny język, czyli coś takiego troszeczkę jak Grammarly, tylko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, gdzie po prostu ta korekta zostanie zastosowana od razu na całym tekście. Więc jeżeli macie klientów, czy komunikujecie się z ludźmi nie w swoim ojczystym języku, tylko po angielsku, no to warto z tego narzędzia korzystać, bo czasami nie da się, bardzo ciężko jest zrobić dobry przekład i z angielskiego na polski, i odwrotnie. Ale jeżeli mniej więcej wiecie, jak coś napisać po angielsku, no to DeepL pomoże wam to poprawić, żeby było ładniej językowo, z użyciem odpowiednich języków, związków frazeologicznych i tak dalej. No właśnie tutaj Turtur pisze, że przez Neuralink będziemy mieli dostęp do internetu w naszym mózgu, ale to też AI będzie miała dostęp do nas. I już mi się przypomina, nie wiem, czy widzieliście tę prezentację analizatorów fal mózgowych w miejscu pracy, gdzie na UEF-ie właśnie w Davos pokazywano prezentację tego, co już działa, co już pracodawcy mogą instalować swoim pracownikom, czyli oprogramowanie, który analizuje, czy po prostu jesteście odpowiednio skupieni na swojej pracy, czy czasem nie odpływacie gdzieś. I do tego stopnia ta technologia ponoć jest dobra, że potrafi nawet obrazować to, o czym myślimy, co jest w ogóle jakimś takim mega przerażającym tematem. Jacku, odpowiadając tak, jak się skontaktować z nami? Myślę, że na Telegramie na grupie. Najłatwiej. Tak, na grupie. Na grupie telegramowej. Jeśli nie wiesz, jak się dostać, to na stronie kwarantanna z bitcoinem.super.site, czyli ta strona, co jest w opisie na dole, to myślę, gdzieś powinieneś nas namierzyć. Ewentualnie na Twitterze jeszcze odpowiadamy. Także jakbyś chciał się skontaktować, to dawaj. Tutaj pojawił się też komentarz odnośnie tego, że wiesz, odnośnie customowego filmu fabularnego. Ale tutaj Profit Minion pisze, że w sumie są, powiedzmy, że już takie coś quasi istnieje, czyli te gry fabularne, gdzie sam jakby wybierasz fabułę. No i są startupy AI, które tworzą właśnie możliwość grania w RPG z chatbotem, gdzie ten chatbot jest mistrzem gry po prostu i prowadzi ciebie w tej grze. I to, na co ja wpadłem w tym tygodniu, nie widziałem, w sumie nie sprawdziłem, czy to działa, ale jeżeli ktoś streamuje na Twitchu, pozdrawiamy wszystkich oglądających nas na Twitchu, to może to jest fajny pomysł, żeby zrobić streama, jak grupa ludzi gra w RPG prowadzone przez chatbota, bo temat jest dość modny, a nikt tego nie robił. Może akurat to chwyci na Twitchu, także taka podpowiedź dla streamujących na Twitchu. Ja sam zaproponowałem Lachowi, żeby to zrobić. Może w ramach DAO jeszcze byśmy to zrobili, ale nie wiem, czy jest. Nazwałem cię nerdem. Przynerdziłem, tak. Tutaj jeszcze ktoś proponuje, żebym ja wystąpił na Fame MMA. Ja z przyjemnością. Ja lubię rozkwaszać twarze przeciwników. Krypto Fame MMA. Także już widzę, że tutaj podłapaliście temat, że się piszą się jacyś chętni. No dobra, także witamy w świecie, w którym merdżujemy się ze sztuczną inteligencją. Jesteśmy coraz bliżej singularity. Codziennie jest jeszcze bliżej niż było jeszcze wczoraj.
No i chyba nie zauważymy, kiedy przejdziemy do sztucznej generalnej inteligencji, bo to się już prawdopodobnie wydarzyło. I w sumie nie ma już chyba nie pozostała żadna rzecz, w której człowiek byłby lepszy od sztucznej inteligencji. I wydaje mi się, że to jest bardzo wyczerpująca definicja sztucznej generalnej inteligencji, czyli jakbyście mieli jakiś pomysł na to, co robimy lepiej od sztucznej inteligencji, no to pozostają może jeszcze takie bardziej manualne tematy, tak? Chociaż rąbanie drewna. Fabryki Tesli, rąbanie drewna. Chociaż, no nie wiem, bo Rębak robi to zdecydowanie lepiej, prawda? Nie, może gotowanie. O, myślę, że gotowanie zostało takim the last frontier, po prostu, że... Właśnie teraz będę testował robienie rosołu na kości z przepisu wygenerowanego przez ChatGPT. Także trzymaj kciuki. Wow. ale to było dobre, bo ja pytam. Bo ja pytam oczywiście, on mi podał przepis, ale słuchaj, ty mi nie podałeś gramatury tych rzeczy, które ja mam dodać. On, o przepraszam, już ci podaję tutaj dokładną ilość składników, nie? Tam on mi mówi, dodaj szczyptę soli, ale ile to jest szczypta soli? Tak. No właśnie, wiesz, tutaj ja już proszę te trzy piszę, a Thermomix, no właśnie, już pozamiatane. Tak, te, pozamiatane. Jeżeli właśnie, bo dzięki za temat Thermomixa, bo to jest Thermomix służy do budowania zasięgów w social media, jak Thermomix jest tematem bardzo kontrowersyjnym, więc ja sobie ostatnio liczyłem za cenę Thermomixa, można kupić sobie dietę pudełkową w dowolnej formie na pół roku albo i więcej, także i nie musisz kupować tych produktów spożywczych. No i nie musisz gotować, no ale tylko przez pół roku, tak? A Thermomix to ci zostaje na lata. No, tak, i kończy ci się subskrypcja. Twoja żona nie będzie chciała nowego modelu. Ale musisz wykupić subskrypcję, tak. Tak, bo nie jesteś. Thermomix nie obiera ziemniaków. Nieprawda, jest nakładka do obierania ziemniaków. Taki temat. Obalamy fakty i mity o Thermomixie. Proszę bardzo. O ja. Słuchajcie, ale faktycznie tutaj Adam sugeruje właśnie, żeby lepiej GPT nie wsadzać do Thermomixa, bo później żona będzie z Thermomixem do łóżka chodzić zamiast z nami, także to jest, myślę, że to jest podchwytliwy temat. I to jest też ciekawa kwestia, w ilu miejscach zobaczymy chatboty, bo moim zdaniem w telefonach, w tym roku każdy w telefonie już będzie miał chatbota. Moim zdaniem w social mediach będzie masa chatbotów. Będzie w Google chatbot, w Office, w Excelu, będzie w notatniku, wszędzie będą chatboty, to będzie coś, co rok temu chatbot to było pojęcie takiego koślawego software'u, który męczy cię na stronie internetowej i nie umie odpowiedzieć na żadne zadanie pytanie. Teraz zło wcielone wymyślił killer app. Totalnie definicję. Zło wcielone wymyślił killer app dla Bitcoina. Czyli włączasz Thermomixa i on tam mówi, jeżeli chcesz zrobić ciasto na naleśniki, to musisz zapłacić 100 satoshi. I wyświetla ci QR-kod na tym. QR-kod ci wyświetla na tym ekranie, płacisz i on ci wtedy robi ciasto na naleśniki. Albo taki hack, wiesz, że Thermomixy są za darmo, ale za każdy przelew, za każdy przepis musisz w Lightningu, wiesz, pyknąć, nie? Tak. Na przykład tańszy Thermomix można sobie kupić, ale każdy przepis jest płatny. Nie, no jeszcze na to jeszcze na to nie podpowiadaj, bo tam jeszcze terminal kart płatniczych się pojawi przy tym Thermomixie i co będzie. Dobra, słuchajcie, gotuj kończymy. Z Bitcoinem. Tak, gotuj z Bitcoinem. Tak. Dosyć szkalowania Thermomixa. Dobra, słuchajcie, niestety musimy troszkę... Trzymajcie, tak. Cześć, cześć. Na razie. Do hymnu. Pa. Tylko który hymn wybierze? No. Czy ja mam ty wybierasz ten, co dzisiaj. A, ja wybieram. Tak. A, ten dzisiejszy.